Cześć, tu Wojtek Piela, witam na znanetypy.pl. Dzisiejszy mecz, który możecie obstawiać i o którym będę mówił, jest to spotkanie włoskiej Serie A Inter kontra Torino. Faworytem tego spotkania oczywiście ekipa Antonio Conte, biorąc pod uwagę to, że odbywa się ono na stadionie w Mediolanie. Torino na wyjazdach nie radzi sobie w tym sezonie nadzwyczajnie. Ostatni raz wygrała ekipa z Torino na wyjeździe na początku roku. Z mocnym co prawda rywalem Romą 2-0, ale no nie zdarza się to zbyt często. Dwa gole wtedy strzelił Andrea Belotti, tutaj możemy zakładać, że też trafi reprezentant Włoch, dlatego że Inter nie ma zbyt pewnej defensywy, traci sporo goli, a Belotti w ostatnich 5 meczach z rzędu trafiał do siatki, więc każda seria się kiedyś kończy, ale wydaje mi się, że akurat w tym meczu może jeszcze trwać. Inter wygra według mnie to spotkanie, tak jak powiedziałem na wstępie, ale nie będzie to zwycięstwo łatwe, ponieważ ostatnio też drużyna Antonio Conte przegrała u siebie z Bolonią, później zremisowała z Weroną, nie jest w najwyższej formie, natomiast wydaje mi się, że Romelu Lukaku też jest w stanie zdobyć jakiegoś gola i zapewnić Interowi zwycięstwo. Wydaje mi się, że trochę goli padnie, bo zarówno Torino, jak i Inter dużo goli tracą, może być 2-1 dla Interu, może 3-2. Dużo emocji spodziewam się w tym spotkaniu, ale jeśli chodzi o wynik końcowy, no to bardzo byłbym zdziwiony, gdyby Torino urwało choćby punkt. To wszystko, jeżeli chodzi o to spotkanie. Odwiedzajcie oczywiście stronę znanetypy.pl, wchodźcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, a my widzimy się przy kolejnej okazji. Trzymajcie się i do zobaczenia.